Na przestrzeni mojej rocznej działalności na YouTubie omówiłem już dwie modyfikacje do Gothica, mimo wcześniejszych zapowiedzi, iż poza kronikami raczej nie tknę żadnego innego tytułu, bo szkoda mi czasu na jakieś ulepy z dubbingiem Iwony. Mimo to dałem się widowni namówić, by sprawdzić chociażby New Balance i poza kilkoma wadami jest to całkiem przyjemna produkcja, w której napakowano bardzo wiele rewolucyjnych dla tej serii rozwiązań czy mechanik. Dzisiejszy materiał omawiający Gothic Sequel można sztucznie podciągnąć do miana modyfikacji, a wtedy wyszłoby, że mam na koncie 3 mody, więc zamiast się niepotrzebnie opierać, postanowiłem po prostu przerobić pozostałe interesujące modyfikacje, które wypisane masz na ekranie. Są to produkcje, które bardzo często widzowie mi polecali, dlatego w przyszłości pojawią się materiały z tychże właśnie modów. A jeśli o jakimś interesującym zapomniałem, to śmiało wymień je w komentarzach. Będzie to swego rodzaju hołd zamknięcia przeze mnie tematu ogólnogotikowego na moim kanale, bym mógł przejść do innych gier i rozpocząć 3 nowe serie, na które zwyczajnie nie mam teraz czasu, bo staram się wyrobić z gotikową ramówką. Także sytuacja wygląda na ten moment następująco. Według moich ostatnich zapowiedzi do ramówki wpadło kilka nowych tematów gotikowych, w tym także wcześniej wspomniane modyfikacje. Naiwnie liczę, iż moja ramówka gotikowa zamknie się w momencie premiery Gothic Remake, bym mógł zamknąć ten rozdział piękną wisienką na tym nostalgicznym torcie. No ale bądźmy realistami, szansa na premierę remake'u w tym roku jest taka sama, jak twoja szansa na zaruchanie w te wakacje. Tyle z ogłoszeń parafialnych, przejdźmy do konkretów, bo dzisiejszy temat do omówienia jest nadzwyczaj interesujący, a jest nim utracone piękno, jakiego moglibyśmy doznać, gdyby premiera Gothic Sequel jednak miała miejsce. Zanim jednak zacznę, to wypadałoby zacząć jakąś kontrowersją, jak to na rasowego neutrala przystało. A że niestety sequel też ma swoją dosyć haniebną historię, to myślę, że warto ją tutaj chociażby w sposób mglisty przytoczyć. Ja wiem, że nam, jako twórcom, zależy na klikach, wyświetleniach, ogólnoprzyjętych zasięgach czy pieniądzach. A jeśli tworzysz podobny content co inna osoba, to siłą rzeczy jesteś dla niego konkurencją, bo ludzie mogą przestać go oglądać i przyjść do ciebie. Zdrowa rywalizacja jest czymś naprawdę dobrym, bo to zwyczajne podnoszenie poprzeczki i rozwój siebie, jak i swojego contentu, by zachęcić nowych odbiorców lub zatrzymać przy sobie obecnych, ja to wszystko rozumiem. Ale w przypadku, gdy otrzymałeś dostęp do perły, jaką jest sequel właśnie, i postanawiasz zachować to dla siebie, zamiast zwyczajnie podzielić się tym ze społecznością, to jest to najzwyklejszy egoizm w czystej postaci. Robienie sobie monopolu na materiały z hehe ciekawostkami sequela i niechęć do dzielenia się z fandomem tym zakazanym gralem, to zwyczajnie żenujące zagranie. Nie będę tutaj wymieniał ksyw, bo aktualnie to już nie ma żadnego znaczenia, aczkolwiek trzeba było o tym wspomnieć w tym materiale, by uświadomić co niektórych o tym, jakie przykre zagrywki działy się w tym przeglitym, toksycznym community. Tymi słowami kończę swój wywód i przechodzimy do konkretów. A wypadałoby najpierw obejrzeć intro sequela, by uzmysłowić sobie parę rzeczy, ale o tym później. Die Minenkolonie von Kurinis war ein riesiges Gefängnis, von einer magischen Barriere umgeben. Hier wurde seit Jahren nach magischem Erz für den König geschürft. Es hieß, die Barriere sei unzerstörbar. Wer einmal drin ist, kommt nie wieder raus. Irgendwie habe ich es trotzdem geschafft. In den alten Orktempeln, tief unter der Kolonie, besiegte ich den Schläfer, einen Erzdämon. Seine entfesselten magischen Kräfte zerstörten leider nicht nur die Barriere. König verlor die Kontrolle über die Minenkolonie. Ohne das Erz schien auch der Krieg gegen die Orks verloren. Überall durchstreiften Orkhorden das Königreich. Schon bald umstellten die Orks auch die ehemalige Minenkolonie. Nun waren die Menschen wieder dort gefangen. Monate sind vergangen, seit ich die Barriere zerstörte. Verschüttet, vergessen. Am Leben gehalten durch die Magie meiner Rüstung.
Xardas schickte mich in den Tempel, um den Schläfer zu besiegen. Xardas war es auch, der mich von dort befreite und mir alles erzählt. Ich fühlte mich schwach und ich habe vieles vergessen. Doch ich bin am Leben und ich bin zurück. Gdyby to była rozmowa, a nie film na YouTubie, to mógłbym zadać Ci teraz pytanie. Co sądzisz o tym intrze? I z dużą dozą prawdopodobieństwa usłyszałbym, iż intro to jest niemalże kopią tego, który oficjalnie znajduje się w drugiej części Gothica. I będziesz miał rację, a będzie to nasz punkt odniesienia do większości omawianych dziś rzeczy. Sequel, mimo swoich wcześniejszych słów, nie został całkowicie zapomniany i niewykorzystany, ponieważ bardzo wiele elementów zostało zwyczajnie przerzuconych i wykorzystanych podczas tworzenia Gothica 2. Intro, które na potrzeby tego materiału lekko zmodyfikowałem, to praktycznie to samo co w oryginalnej sadze, poza wątkiem okupowania przez orków zamku i całej górniczej doliny. Choć brakuje mi tu wielu detali istotnych w sequelu, jak motyw zarażonych czy nowej gildii, tak rozumiem, że może to nie być finalne intro, a zwyczajny koncept lub też pokuszono się o nieujawnianie już w trailerze nowych motywów gry. Przechodząc do samej rozgrywki, to osobiście czułem się jak dziecko, które odkryło nowy plac zabaw. Mimo ogólnej znajomości lokacji i doświadczenia liczonego w setkach godzin spędzonych na przemierzaniu tej krainy, to i tak doznałem pewnego efektu wow, gdy przyszło mi w końcu zwiedzić niektóre miejscówki w nowej odsłonie sequela. Wersja, którą ogrywałem, jest mocno okrojona i z faktycznych miejscówek do dyspozycji jest zaledwie stary obóz i górska forteca przejęta przez łowców demonów. Nie zmienia to jednak faktu, iż znajdziemy w tych miejscach od groma różnych smaczków i ciekawostek, które pozostawią nam w głowie pytanie, dlaczego tych elementów już nigdy nie użyto. Głównie będę się tutaj rozpływał nad nowymi animacjami i mechanikami, których próżno szukać w oficjalnej sadze, a jest tego niestety naprawdę dużo. To co zaskakujące, to fakt, jak dopracowane są te elementy, bo jeśli mamy przykładowo nową animację wydobywania kamienia, to nie ma ona samego ruchu, lecz także nowy, dedykowany temu dźwięk. Fakt faktem, jest to bardzo wczesna wersja alfa, lecz mimo to znajdują się tutaj elementy całkowicie gotowe i dopracowane. Pytanie brzmi, dlaczego tej animacji nie wykorzystano w drugiej części, ani w dodatku Noc Kruka? Tego nie wiem, zwyczajnie szkoda tej zmarnowanej pracy, bo sam dobrze wiem, ile czasu wymaga animacja. I takie zwyczajne zostawienie elementu, który nawet miał swój unikalny dźwięk, to po prostu marnotrawstwo zarówno poświęconego na to czasu, jak i potencjału, który mógłby wyniknąć z użycia tychże asetów. Tych animacji jest niestety znacznie więcej, przykładem niech będą chociażby rozwinięte animacje pracy kowala czy kucharza. Jak sztywno to wyglądało w klasycznym Gothic 2, to każdy chyba wie, a wystarczyło swoje własne, gotowe animacje przerzucić i gra znacznie zyskałaby wizualnie na jakości i zwyczajnie wyglądałoby to ciekawiej i bardziej imersywnie. Innymi ciekawymi animacjami jest tworzenie łuków, strzał i prawdopodobnie zbroi. Nie wiem, czy w planach było faktycznie dodanie tych umiejętności do gry, czy to tylko taki element wizualny mający dodać immersji. W każdym razie te animacje są świetne i znów szkoda, że w żaden sposób ich nie wykorzystano. Sequel też zasłynął z tego, iż w końcu doczekano tutaj swego rodzaju debiutu postaci kobiecej. Mianowicie Tora, czyli Amazonka i zwiadowczyni, pojawia się w grze i z tego co mi wiadomo, miała pełnić znaczącą funkcję w grze. Bohaterka ta ma dopracowane animacje, a sam ubiór, mimo iż moim zdaniem ciut zbyt erotyczny, to prezentuje się świetnie i fajnie było obejrzeć jakieś inne kobiece wdzianko niż wszechobecne suknie w drugiej części. Zastanawiająca sprawa jest z bronią Tory, ponieważ ma ona niecodzienne wyposażenie jak na gotikowe standardy, gdyż w jej arsenale znajduje się swego rodzaju pika czy inna broń drzewcowa. Ciekawostką jest, że o ile źle tego nie przetłumaczyłem, to w grze miał się znaleźć nowy rodzaj broni, a co za tym idzie, nowa umiejętność jej używania, czyli oczywiście walka laską bojową. Wiadomo jest na ten moment, jak bardzo rozbudowany był sequel w swoich założeniach, bo skoro nawet sięgnięto po nowy rodzaj broni poza bronią jednoręczną i dwuręczną i dodamy do tego umiejętność wydobywania złóż, tworzenie własnych broni dystansowych czy strzało, to aż boli, ile elementów porzucono przy projektowaniu drugiej części. Ja już nawet nie wspominam o tych pogłoskach o tym, że w założeniach Gothic miał posiadać system wierzchowców i broni miotanych, bo z perspektywy produktu, który finalnie otrzymaliśmy, wygląda to po prostu jak zabawna wzmianka, ale wyobraź sobie, co by było, gdyby piranie nie były w żaden sposób przyciśnięte przez wydawcę i mogli wszystkie systemy i założenia
prowadzić do gry. No ale kończąc ten smutny wątek rzeczy, które porzucono, a miały zadatki na coś naprawdę interesującego, to w sequelu znajduje się swego rodzaju system moralny, czy może bardziej nastawienia danej postaci do naszego bohatera. Zauważyłem ten ciekawy system, bo przy pokonaniu jakiegoś przeciwnika kolor jego imienia ulega zmianie. Czy był to prosty sposób na pokazanie nam, że danego bohatera już pokonaliśmy i drugi raz nie ma sensu z nim walczyć, bo już doświadczenia nie otrzymamy? Albo był to ambitny pomysł systemu moralnego, który zagościł w drugiej części w okrojonej wersji, gdzie po pokonaniu danego bohatera nie mogliśmy już z nim rozmawiać czy handlować, o ile nie oczyściliśmy się z zarzutów u Lorda André. Tego nie wiem, aczkolwiek taka wizualna przejrzystość bardzo by się przydała, bo obecnie jest to standard w grach, że bez rozmowy jesteś w stanie dowiedzieć się, jakie nastawienie do gracza ma dana postać. A Gothic chciał to wprowadzić już 20 lat temu. Pamiętasz swoje pierwsze, drugie czy trzecie podejście do Gothica? Wiele rzeczy można wymienić jako kultowe podczas naszych pierwszych godzin czy podejść do gry, lecz ja szczególnie zapamiętałem fakt, jak chamsko byłem ukłamywany za każdym razem przez Katiego. Chciałbym obstawić walkę. Przecież teraz nikt nie walczy. Najbliższa walka odbędzie się dopiero za kilka dni. Będzie ogłoszenie. Dziś mija jakieś 20 lat czekania na to ogłoszenie i wiesz co? Doczekałem się. Oczywiście nie w sposób bezpośredni, ale w pewnym sensie się doczekałem. Mianowicie w sequelu eksperymentowano nad systemem areny, który działa i prezentuje się całkiem nieźle. Oraz nie ograniczał się tylko do możliwości brania udziału w walkach, lecz pozwalał także obserwować walki innych uczestników. Czy był w tym element hazardu i obstawiania tych walk, tego nie wiem, choć sam fakt istnienia iluzji żywej społeczności, która co jakiś czas prowadzi jakieś wydarzenie, mi wystarcza i szczerze brakowało mi takich detali w oryginalnej sadze. Ostatnim punktem, który może wydać się śmieszny, to klimat. No bo jak oceniać klimat w okrojonym ze znacznej zawartości niewydanym projekcie? To proste, klimat chaosu pod barierą po wydarzeniach z pierwszej części wydał mi się ciężki do zrealizowania, a jednak mimo ograniczonych środków za pomocą zwykłego przemierzania tej krainy nieco wczułem się w tamtejszy nieco międzywojenny klimat. Cały ten motyw tajemniczej zarazy, uzdrowicieli, łowców demonów i zniszczonej krainy z pewnością byłby ciekawy i nie mniej wciągający niż fabuła zaprezentowana w dwóch oficjalnych częściach sagi. Na koniec przyszedł czas na kilka moich luźnych przemyśleń. Wszystkie animacje, przedmioty czy mechaniki zastosowane w sequelu, które nie zostały wykorzystane w drugiej części Gothica, to zwyczajne marnotrawstwo i kolejny raz niewykorzystany potencjał, który w sadze Gothica jest na porządku dziennym. Oczami wyobraźni widzę jakąś miejscówkę na wzór kamieniołomu w drugiej części, w której stacjonuje parę osób wykonujących prace związane z wydobywaniem kamienia czy jego obróbką. Wszystko to mogło być okraszone kilkoma prostymi zadaniami, być może zwykłym FedExem polegającym na wysłaniu nas do kilku magów z zapytaniem o zapotrzebowanie na kapliczki Innosa wykute przez właśnie tamtejszych rzemieślników. Podobna sprawa miałaby się z animacjami tworzenia strzał czy łuków. Jak zyskałby warsztat Vospera, gdyby przed nim postawić małe stanowisko, przy którym jego czeladnik, czy nawet on sam, struga sobie strzały czy tworzy łuki, zamiast ślepo stać za ladą przez 12 godzin. Kolejna bolączka to niewykorzystanie bądź co bądź dopracowanego modelu kobiecego. Bo tak jak wspominałem w moich wcześniejszych materiałach, to cały Gothic to jedno wielkie gay party, a praktycznie żadna kobieca postać nie ma znaczącej roli w świecie. Ktoś może powiedzieć, że no dobra Xen, ale Gothic to widocznie ciężki świat, w którym rolę dominacyjną odgrywają mężczyźni. I poniekąd się z tym mogę zgodzić, bo tak jak w pierwszej części miało to sens i budowało klimat ciężkiego więzienia, w którym znajdują się tylko mężczyźni, tak w drugiej części, gdy wychodzimy z tego kołchozu i rozpoździera nam się widok na metropolię, jaką jest miasto Corinis, to trochę dziwnie to wygląda z perspektywy czasu, że żadna kobieta nie ma tam nawet śladowych ilości charakteru czy historii do opowiedzenia. Tora byłaby świetnym przełamaniem tego schematu, a wystarczyło ją dodać jako jakąś wojowniczkę na usługach Innosa i dać jej kilka prostych zadań, by już świat nabrał nieco kolorytu. Nie chciałbym, by ktokolwiek mnie w tym miejscu odebrał źle, bo bardzo daleko mi do jakiegoś skrajnego feminizmu czy innych bzdur, aczkolwiek z perspektywy lat i ogrania setek tytułów człowiek nieco przyzwyczaił się do różnorodności i taki przykładowo Plague Tale albo Horizon mają w głównej obsadzie kobiecą postać, która ma do opowiedzenia rewelacyjną opowieść. Zwyczajnie szkoda, że piranie zrezygnowali z Tory, by chociażby wprowadzić ją jako postać poboczną, bo tu wszystko było gotowe, animacje, wygląd, tekstury.
Lecz jak zawsze w tym przypadku zabrakło czasu, chęci albo pomysłu. Na zakończenie myślę, że warto wspomnieć, iż sequel jako taki nie umarł, ponieważ znalazła się grupa, która postanowiła w pewnym sensie dokończyć ten projekt na własną rękę i od paru lat prężnie działają na tym polu. Parę dni temu też opublikowali film na swoim kanale, gdzie pokazują nowe animacje i inne elementy związane z rasą orków, także jeśli temat Cię interesuje, to zachęcam do śledzenia projektu.